Mamy dwa identyczne zielone prostokąty u góry i taki sam na dole, i chcemy zmierzyć długość każdego z tych prostokątów, albo szerokość, zależy z której strony spojrzeć. Ten wymiar chcemy zmierzyć. Ale chcemy go zmierzyć dwoma różnymi sposobami. Na górnym rysunku chcemy zmierzyć długość prostokąta porównując ją z liczbą spinaczy, które zmieszczą się na tej długości. Ile spinaczy długi jest prostokąt? A na dolnym rysunku chcemy zmierzyć długość w centymetrach. Ile centymetrów długi jest ten prostokąt? Zacznijmy od spinaczy. Zatrzymajcie film. Na ile spinaczy długi jest zielony prostokąt? No to razem możemy sobie zaznaczyć, że prostokąt zaczyna się tutaj, a kończy się. Jego długość zaczyna się i kończy, bo prostokąt raczej nie ma początku i końca. Kończy się tutaj po prawej. Możemy też w drugą stronę mierzyć, zacząć od prawej i skończyć po lewej. Nie ma to znaczenia. Zacznijmy od lewej. I spinaczy mamy na długości prostokąta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W takim razie prostokąt jest długi na 10 spinaczy. Jeżeli chcielibyśmy zmierzyć długość prostokąta w centymetrach, to powinniśmy zrobić podobnie. Lewy koniec jest tutaj, prawy koniec jest tutaj i wygląda na to, że zielony prostokąt jest długi na 1, 2, 3, 4, 5 cm. Jego długość wynosi 5 cm. Zauważcie, że zielony prostokąt ma długość 10 spinaczy i ma długość 5 cm. Czyli długość tego prostokąta jest większą liczbą w spinaczach niż w centymetrach. W takim razie, która z tych dwóch jednostek długości, spinacz czy centymetr, jest większą jednostką? Zatrzymajcie jeszcze raz film i zastanówcie się, która jednostka jest większa. OK, możemy odpowiedzieć na to pytanie, przyglądając się dokładnie temu rysunkowi. Centymetr wygląda na dłuższy niż spinacz. Można też skopiować i położyć jeden obok drugiego, żeby nie było wątpliwości. Ale możemy też odpowiedzieć na to pytanie, porównując wyniki pomiarów w obydwu jednostkach. Żeby pokryć spinaczami całą długość prostokąta, potrzebujemy ich więcej niż centymetrów. Ponieważ potrzebujemy więcej spinaczy niż centymetrów, to oznacza to, że spinacz jest mniejszą jednostką długości bo potrzeba spinaczy więcej niż centymetrów na zmierzenie takiej samej długości spinacz to mniejsza jednostka długości bo 10 to więcej niż 5 centymetr to większa jednostka długości bo 5 to mniej niż 10 potrzebujemy mniej centymetrów na całej długości prostokąta niż spinaczy więc centymetr jest większy Różnica między nimi jest na tyle duża, że jeżeli się uważnie przyjrzymy, to widać to gołym okiem: że spinacz to jednostka mniejsza, a centymetr to jednostka większa.